Witam was tu, Koko Konradowski i dzisiaj wam pokażę, jak się posługiwać slap 6. W lewym górnym rogu mamy file, klikamy, mamy open, też klikamy, później mamy load model i sobie bierzemy KV6 i sobie nam, i ten, mamy tutaj do robienia sobie skinów, takie, o. Ja sobie wezmę shotguna na przykład. No i idziemy tu. WASD jeździmy o po tym i sobie patrzymy, no na przykład, no jak to zrobić czy coś. Klikając enter mamy kolory w prawym dolnym rogu. I w lewym dolnym rogu mamy takie, nie wiem właśnie sam co to jest. Dobra, delete, jak będziemy klikać, będzie się powoli usuwać klocek, a jak przytrzymamy, siu, poszło. Tutaj już też sobie usunę, bo już sobie takiego shotguna zrobię, jak robię już ten filmik, a tutaj też. I chcemy zmienić, wziąć na przykład taki kolor, dajemy na niego prawym kolorem i spacja, to nam się robi, no zamalowywuje nam się kolor. A jeżeli, jeżeli chcemy sobie zmienić na inny, na przykład taki, to prawym przyciskiem, właśnie ja tutaj kliknąłem myszy i teraz mogę dawać taki kolor na przykład. I jeżeli na przykład, jeżeli chcemy, nie chce nam się malować całego tutaj o, na czerwono, to dajemy spację i shift. Szybki sposób, nam się zamalowuje broń. O, tutaj na przykład ja sobie tak zrobiłem. No i co? No i ja to sobie zapiszę, a zapisuję się. W lewym górnym rogu mamy file, to już wtedy mówiłem jak na open i dajemy save as. Kliknąłem, zapisz, tak, chcę go zamienić. I mam zamieniony plik i takie będę miał skin w Ace of Spades. Dobra, żegnam się z wami, Koko Konradowski. Nara.